to jest? Mity i stereo stereotypy, angry, trans. Parthetic. Płeć biologiczna, co to jest? Yy, o transpłciowości nie ma takiego terminu naukowego jak płeć biologiczna w kontekście synonimu na płeć nadaną przy urodzeniu lub jako synonim na genitalia. Do określenia płci człowieka stosuje się następujący. Dobra, ile jest płci? Zapraszam do dyskusji. Dobra, jakie są płcie? Płeć wewnętrzna, płeć mózgowa, płeć gona, gonadalna, płeć socjalna, płeć chromosomalna, płeć psychiczna, płeć zewnętrzna, płeć metaboliczna, płeć hormonalna, płeć fenotypowa. Czekaj, to są te takie komiksy, typu, że sobie ludzie tego? Ja ja robię z czegoś? Jak są te komiksy, tak wiesz na przykład były wybory i te komiksy takie dla Januszy, że tam Hanka, zobacz kto wygrał, czy tam ten, a ona patrzy i o, znowu ten diabeł będzie rządził. Taki komiks, nie, dla Januszy. To jest coś tego typu? Ten sam żart po raz setny u dziadka. C-Softer, żartem to jesteś w dupę tej twój stary łącznik. Jak się połączycie, to nawet płci socjalnej nie osiągacie. Co ty w dupę Pokemonie zawszony pieprzysz do mnie? Ja się pytam, pytam się czy to jest na poważnie grafika, a ty ten sam żart. Co to w dupę jest żart? Płeć swoją żartem chyba określasz. Tyle ci powiem. Bo nie wiem, o czym ty do mnie powiedziałeś w tym momencie. Bo ci naprawdę zaraz gąga, zapieprza ten pusty łeb. Płeć zewnętrzna, do dobra. Jak ci jaja. Ja... Aha, dobra, myślałem, że ty na poważnie piszesz, bo ja chcę zobaczyć o co tu chodzi. Ten sam żart, ile jest płci? Aha, ten sam żart? To jest pytanie. Ile jest płci? Zapraszam do napisania. Jak ktoś wie ile, to ja chętnie jakby. Odpowiem na to pytanie, bo też jestem ciekawe ile. Ale tak poza tym, o co chodzi na tej grafice? Quinto, skąd ty to wziąłeś? Angry Trans. Dobra, ja jestem odklejony czy ta grafika? odpowiedz na moje pytanie. Albo raczej, kto jest bardziej? Aha, ja! Okej, okay. czyli dobra, jak ja, to co to jest płeć socjalna? Co to jest? Odpowiedz mi. Nie, no nie wiem, nie ma tej, no nie mogę tego znaleźć. Bardziej grafika, ale minimalnie. Aha, jak. Tu sama prawda pisze na tej grafice. To, że się nie zdasz, to nie nasza wina. Aha, dobra. Co to jest płeć w takim razie socjalna? Płeć mózgowa i czemu yy, płeć biologiczna nie istnieje, ale istnieje płeć socjalna, mózgowa i wewnętrzna. Czemu? Czemu to są prawdziwe rzeczy, a płeć biologiczna nie jest? Płeć biologiczna to skrót myślowy, ale ty jesteś gęsty. Boże, cis after, naprawdę. Dobra, chyba wiem kto robi ten fanpage. Teaster się bardzo poczuł urażony lub nie umiał określić swojej płci biologicznej. Yy, no nie wiem, czy to jest aż tak trudne, chociaż patrzę za to, co piszesz, to może być jedno z trudniejszych zadań dla Twojego mózgu do rozwiązania. Jest to bardzo możliwe, że to jest tak ciężki rebus w Twoim wykonaniu. Płeć mózgowa, jak ci stary łeb rozpiewszy, to... mu... Bo mu piwa nie kupiłeś. Płeć socjalna. Jak ciągniesz socjal dziesiąty rok? Płeć. Nie no, co ty mówisz? Płeć chromosomalna jak masz dodatkowy chromos. Aha, czyli random brusła płeć chromosomalną? Przystopuj lepiej, bo się banszykuje. Ale ja nic nie powiedziałem jeszcze brzydkiego. O co ci chodzi? Si sisafter tak bardzo poczuł się urażony, że nie wiem co to jest dupę płeć socjalna i sobie z tego szydzę, że napisał, że bym dostał bana. Nie Jezus Maria. Nie A no, tego czegoś takiego jeszcze nie widziałem. 5 zł. Nie wiem co to jest płeć socjalna, ale wiem, że nawet jeżeli istnieje to inne kolory niż biały nie mają jej. Nie pisz tak. Płeć mitomańska jeszcze jest? Okej, okay, okej. Okay. No generalnie tak. W skrócie co to w dupę jest za grafika? Dobra, rozumiem, że tak. Ja tu, bo widzę, że tak. Seasafter wierzy w tą grafikę. Rozumiem, że jak kiedyś zobaczyłeś grafikę, jak w dupę szaraki budują piramidy, to też pobiegłeś do starego, pochwalić się wiedzą. Dobrze wiedzieć. Tylko czemu ty mnie w takim razie subskrybujesz w dupę szaraku? Wierzę fakty naukowe. Fakty naukowe. Płeć mózgowa, płeć socjalna, ale płeć biologiczna nie istnieje. Ja pierdziele, co się w dupę na tym czacie dzieje? Przez te soulsy ludziom mózg wyżarło czy mi? Bo mnie zaraz popieprzy. Dobra, napisz na czacie, widzą. Napisz na czacie, co tu się w dupę dzieje. Jakie są płci w soulsach? No, są... Są, ym, są są... dwie. Czy to jest problem Soulsów? Największy. Lekarz będzie ci badał prostatę, to wtedy będziesz mieć płeć socjalną. Aha, okej. Okay. To jest grafika z mamy.pl? No właśnie ja się pytam czy to jest grafika, ale widzę tu jakiegoś bojownika na czacie, który mówi, że to są fakty naukowe, co tu jest. Dlatego się pytam. Co tu się w dupę dzieje? Ten widz, który pisał o tych płciach, to typ, którego zablokowałem miesiąc temu. Bo pójście, że komunizm to najlepsza rzecz. Aha. Wojowniku z czatu, faktem naukowym jest to, że stary dyma. Aha. <grym> nie no, nie wyzywajcie się. Musimy. Widzowie, widz mówi, że to są fakty naukowe, tak? Więc jakby no, trzeba mu powiedzieć, że. To nie jest fakt naukowy, no, bo to jest widz, który pewnie wiesz. Nie, dobra, nie będę obrażał. Nie będę obrażał widza, no. Widz wierzy w takie rzeczy, masz z tym problem? Nie, nie, każdy jest równy oczywiście. Ale to jest debata na temat y, tej grafiki tylko. Tutaj nikogo nie obrażamy. Gdzie jest płeć ludologiczna? Aha, okej. Okay. Szymomimo dał na golibordę 5 złotych. Prawda jest jedna dziewczyna. Bez siurka to nie dziewczyna. Dziękuję, proszę poszanować tą opinię. Dzięki. Czekaj, co? Bo nie słyszałem, bo czytałem w Płeć psychiczna? OWL i E22 dał na Golibordę 5 złotych. Płeć psychiczną to w dupę mają ci, co tworzyli tą grafikę, bo są walnięci na web u 66 No nie pisz tak. Biologicznego punktu widzenia możemy mówić o podziale na kobiety, mężczyzny i osoby interseksualne, u których nie można i określić płci na podstawie tego binarnego podziału? Okej. Okay. Stosuje się również siebie płeć neutralna. Dobra, pieprze to. Co to jest masa? Ale czemu <noise> mi takie rzeczy wysyłacie? Dzień dobry. San Kocoń kandyduje w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19. Reprezentuję ostrą Zieleń. Jestem aktywistem LGBT i aktywistem ekolo ekologicznym. Aha, okej, okay. to jest dowód, tak? Aha, okej. Okay. Czego to dowodzi? Rozumiem, Damn. Są dwie płcie i koniec, kropka. Aha, okej. Okay. No dobrze, to na tym pozostańmy w takim razie. No tak, co się dzieje? Widz mi wysłał jakąś to, że mitem jest płeć biologiczna i są płcie wewnętrzne i tak dalej. się zastanawiam, co to jest. I jakiś widz się zdenerwował i próbuje mnie obrażać na wszelakie sposoby. A wydaje mi się, że. No. Nie wie, co mówi. Tak się myślę, że to ostatni słup tutaj. Jesteś toksyczny człowieku. Nie zdasz się, nie zdasz się, wypowiadasz się, a nie poszukasz nawet <laughs> Przecież to na obrazku to są. To ma pokazywać mity i fakty jednocześnie. To są informacje z internetu, na których się powołujesz, Mądrusiu. Co ty w dupę piszesz? Nie no, tu nie będzie bana. No. To jest jakby. Rozmowa, tak? Widzę, jak nie masz ochoty mnie subskrybować, no trudno, no jakby ja cię w żaden sposób nie przekonywałem, żeby subskrybować, tylko moja osoba i cały kształt, jeżeli jakby nie zamierzam też przekonywać cię z żebyś dalej kontynuował tą subskrypcję. Każdy ma wolną wolę. To, że wystarczy, że odpaliłem tą grafikę, a ty się tak zesrałeś i uznałeś, że mnie blokujesz w internecie, jestem toksyczny, to chyba świadczy o tobie, a nie o mnie. Że wystarczy w dupę dmuchnąć ci się cały twój w dupę całokształt w głowie na temat danej osoby burzy. To jest jakby powiedzieć upośledzenie leciutkie. No ale to twoja sprawa. Ja to pieprzę. I sobie dalej będę robił swoje. Moja opinia na temat, yy, temat buci jest taka. Ja jednak szanuję mortadelkę, lubię ją. Nie znam lepszej wędliny do usparzenia. <grytanie> jak mam, jak mażę to właśnie płeć. Nie wiem, co to znaczy ta płeć chorobosomalna, ale chyba to to nie oznacza, tak mi się wydaje. I to jest reakcja widza na temat tej debaty. Moja reakcja też taka jest. Wyjaśnienie grafiki. Tak szanuję mortadelkę, ja lubię. No nie znam ja lepszej wędliny do usmażenia niż mortadela. się ją i potem... Aha, i Queen to wysłał tą grafikę i poszedł w Sekiro grać na wypiopszonych jajach. Nieźle. Rozbudził widownie, ja Po czym ja sobie tak poszedł grać w Sekiro ja i mówię. mówi, że szanuje Mortadela Nie znam lepszej wędliny do usmażenia. Szczerze, moja reakcja też jest taka na temat tej grafiki. Yy, czekaj, co ja chciałem, bo się cały czas gubię czytając w dupę jakieś głupoty i wyleciało mi z głowy, co ja chciałem powiedzieć. Aha, nic już chyba. No nic się nie dowiedziałem w skrócie. Odpaliłem grafikę na ekran, jakby tak zwane sito na hejteru powstało. No, ciało hejterów, którzy. Co ja mam powiedzieć, piszą żarty rasistowskie. Ale jak coś powie, na temat płci coś to od razu unsup, więc na nich złego słowa nie można, ale oni mogą. REL. No a co no? Sito. No dobra, koniec o tematyka. Koniec o płciach. Widzowie, koniec. O płciach. Ile jest płci? Sam se ustal! Ja mam na to wypieprzony. W moim życiu nic nie zmienia, ile jest płci. Mam swoje przekonania, i one są pewnie takie jak twoje. Ale jeżeli uważasz inaczej, twoja wola. Jak ci to życie ułatwia, to sobie tak żyj. Słyszę skrzyk! Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę Słyszę z rzeki, słyszę Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzyki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzyki, słyszę